Dzień dobry, witam w materiale poświęconym tybijskiej kuźni, czyli tak zwanym Exaltation Forge. Została ona wprowadzona w patchu listopada 2021 roku. Umożliwia ona łączenie przedmiotów, armorów, hełmów oraz broni i takie łączone przedmioty pozyskują dodatkowe atrybuty. W społeczeństwie pojawia się dość dużo pytań odnośnie działania, efektów, opłacalności, a nawet sensu używania, dlatego też ten filmik powstaje. Podzielimy go sobie na kilka kategorii, aby każdy, kto szuka specyficznych informacji na jej temat, mógł swobodnie przewinąć wideo. Na początku porozmawiamy sobie o tym, czym właściwie jest ten Forge i jakie atrybuty posiadają łączone itemy, czym są umocnione tzw. Influence oraz Fiendish potworki, jak fuzjowanie wygląda i co jest potrzebne na fuzję, jakie są jego koszty oraz możliwe bonusy. Poruszymy również temat tzw. tier transferu. Wspomnę również o kilku często fuzjowanych przedmiotach w grze. No a na koniec, czy w ogóle warto z tego korzystać, jaka jest moja opinia na temat tego wszystkiego. Zapraszam. W międzyczasie skorzystam z okazji, aby Was zaprosić do zakupu Tibiecoinów od Pameli. Kontakt discordowy macie na ekranie, a w opisie filmu znajdziecie link do Discorda naszego kanału na Twitchu oraz na YouTubie. Część pierwsza, generalnie o Forge'u. Exaltation Forge jest to dziwna struktura, która jest postawiona na Adventure Island, do której można się dostać z każdego miasta pod warunkiem, że posiadamy Adventure Stone, który dostaniemy w dowolnej świątyni. Jak już wcześniej wspomniałem, za jej pomocą łączymy przedmioty, to może teraz coś więcej o atrybutach, które one uzyskują po udanym połączeniu. Należałoby zacząć od tego, że efekty pozostają w tych przedmiotach na stałe. Można je więc swobodnie wystawiać na markecie. Łączone bronie uzyskują efekt Onslaught. Daje on na każde uderzenie oraz rzucony czar niewielką szansę na zadanie 60% wyższych obrażeń niż normalnie. Działa to podobnie jak Critical Damage. Po zadaniu takiego uderzenia pojawia się specyficzna animacja Fatal, co łatwo zauważyć. Im wyższy poziom łączenia, tym szansa zadania takiego Fatal Damage'a rośnie. Udane połączenie armorów daje im efekt Ruse. Przedmiot taki daje graczowi niewielką szansę na uniknięcie ataku zadanego przez potworka lub nawet przez innego gracza. Szansa ta liczona jest na każde indywidualne uderzenie, a jeśli unikniemy ataku, pojawia się nad naszą postacią charakterystyczny napis Dodge. Podobnie jak z fatalami, im wyższy poziom łączenia, tym szansa dodżowania ataków rośnie. Hełmy, które połączymy, otrzymują efekt Momentum. Jest to moim zdaniem najciekawszy efekt wprowadzony w tym update'cie, który może wymagać skupienia lub odpowiedniej wprawy w rzucaniu czarów. Już tłumaczę. Podczas posiadania Battle Signu, chodzi o krzyżyk z mieczyków pod ekwipunkiem, hełm posiadający efekt Momentum może wywołać jego aktywację równo co 2 sekundy, czyli co jedną ofensywną turę. Nie ma to żadnego znaczenia, czy gracz coś bije lub czy rzuca jakieś czary. Liczy się tylko Battle Sign. I tak jak w poprzednich efektach, im wyższy poziom łączenia, tym większa szansa na Momentum. A teraz pytanie, co w ogóle ten efekt robi? Kiedy Momentum się aktywuje, redukuje on wszystkie indywidualne cooldowny czarów o 2 sekundy. Zaprezentuję kilka przykładów, aby ułatwić zrozumienie jego działania. Przykład pierwszy. Gracz rzuca czar Exvomas Sun. Czar ten posiada indywidualny cooldown 4 sekundy. Efekt Momentum uruchomił się niemal natychmiast po rzuceniu tego czaru. Oznaczać to będzie, że cooldown zamiast zakończyć się po 4 sekundach, zakończy się po 2 sekundach. Spostrzegawczy gracz, który to Momentum zauważy, będzie w stanie rzucić dwa Massany z rzędu. Jeden po drugim. Przykład drugi. Gracz stawia Familiara. Cooldown indywidualny na jego summonowanie to 30 minut. Załóżmy, że w przeciągu pierwszych 2 minut efekt Momentum odpalił się 5 razy. Oznacza to, że gracz będzie mógł summonować kolejnego familiara najpóźniej po 29 minutach i 50 sekundach, czyli 10 sekund szybciej. Oczywiście mówię, że najpóźniej, bo jest spora szansa, że przez pozostały czas cooldownu efekt ten jeszcze parę razy się odpali. Przykład trzeci. Gracz rzucił Energy Wave'a, czyli Vishura, który ma cooldown 8 sekund, a w kolejnej turze rzucił Great Fire Wave'a, czyli Grand Flamhura, który ma 4 sekundy cooldownu. Załóżmy, że efekt Momentum odpalił się po rzuceniu drugiego Wave'a. W takiej sytuacji Momentum zbije cooldown Vishura do 6 sekund, a Grand Flamhura do 2 sekund. Gracz bacznie obserwujący cooldowny zauważy, że może rzucić dwa Grand Flamhury z rzędu. Robiąc to, nadaje sobie nowy, 4-sekundowy indywidualny cooldown na tego wave'a.
Jednak jeszcze bardziej skupiona osoba zwróci uwagę, że przecież Wiskur miał już wcześniej zredukowany cooldown. A co to oznacza? Że po rzuceniu Wiskura oraz dwóch flamchurów może on rzucić kolejnego Wiskura, ponieważ momentum zbija wszystkie aktywne cooldowny. No a jeszcze po tym Wiskurze znów można rzucić Grand Flamchura. Nie będę tutaj omawiał rotacji czarów, której się powinno używać, ponieważ jest to o wiele bardziej skomplikowany temat, jednak mam nadzieję, że tymi przykładami udało mi się naświetlić plusy posiadania hełmu z aktywnym momentum. To jeszcze nie wszystko. Chciałbym jeszcze na przykładzie przedstawić, czego ten efekt nie robi. Nie redukuje on cooldownów grupowych. Oznacza to, że jeśli rzucimy czar, który ma cooldown indywidualny dwusekundowy oraz grupowy grupy ofensywnej 2 sekundy, to nawet jeśli natychmiast po jego rzuceniu momentum się aktywuje, to owszem, spowoduje to redukcję cooldownu tego czaru z 2 do 0 sekund, ale nie będziemy mogli go rzucić bez przeczekania cooldownu grupy ofensywnej, którego niestety nie można obniżyć. I nie ma to znaczenia, że cooldown indywidualny zniknął. Musimy mimo wszystko przeczekać resztę 2 sekund. Mam nadzieję, że wszystko wytłumaczyłem na tyle zrozumiale, na ile to możliwe. Część druga. Umocnione potworki. Jest to temat ściśle związany z Forge'em, ponieważ aby otrzymać możliwość łączenia itemów, musimy takie umocnione potwory zabijać. Do Tibi wprowadzono dwa rodzaje takich mobów. Pierwsze to tak zwane influenced potwory, będę je nazywał umocnionymi dla uproszczenia. Są to po prostu silniejsze wersje standardowych mobów występujących w grze, oznaczonych specjalnym znaczkiem trójkąta. Mają też nadaną cyfrę, która opisuje stopień jego umocnienia w skali 1 do 5. Potworki te, jak można się domyślić, biją mocniej i mają więcej HP. Nie dają jednak ani więcej lota, ani więcej expa. Za zabicie takiego umocnionego potworka otrzymujemy proszek, zwany Dust, i można go otrzymać od 1 do 15 sztuk. Wszystko zależy od stopnia umocnionego potworka. Mobek pierwszego stopnia może dać najwięcej 3 Dusty, drugiego stopnia 6, trzeciego stopnia 9 i tak dalej, aż do 15. Ważną rzeczą jest, że proszek ten jest przypisany do twojej postaci i nie można nim handlować ani się wymieniać. Proszek jest wykorzystywany w kuźni na 3 sposoby. Pierwsza rzecz, którą można zrobić z Dustem, to wykorzystać go do fuzji pod warunkiem, że zebraliśmy 100 sztuk lub więcej. Proszek ten można również wykorzystać do utworzenia kryształów, tak zwanych sliverów. Te zaś służą do utworzenia specjalnych kulek, Exalted Core, które zwiększają szanse udania fuzji lub zmniejszają ryzyko pęknięcia jednego z łączonych przedmiotów. Na utworzenie 3 sliverów potrzebnych jest 60 dustów, a na utworzenie jednej kulki jest potrzebnych 50 sliverów. Oznacza to, że na jednego Exalted Core'a musimy tak naprawdę uzbierać 1000 dustów. No i na koniec, dusty możemy wykorzystać do zwiększenia nośności dustu na swojej postaci. Domyślnym limitem na postać jest 100 proszków. Jeśli zabijemy umocnionego potworka, posiadając pełnego kapa, dustu nie otrzymamy. Maksymalnym limitem do odblokowania jest 225 dust kapa. Warto sobie tego kapa odrobinę podnieść, aby na huntach nie przekraczać limitu kapa, przez co będziemy mogli wyciągnąć z Forge'a więcej sliverów. Omówiłem już umocnione potworki, proszek, slivery i kory. Jednak poza influenced mobami w Tibi występują również o wiele mocniejsze potwory, nazywane fiendish mobami. Te są około 2 razy mocniejsze niż standardowa wersja potwora, zostawiają po sobie nawet 45 sztuk dustu, do tego wypadają z nich slivery, nawet 7 sztuk. Można się łatwo domyślić, że zabijanie fiendish potworów umożliwi o wiele szybsze uzbieranie dustu potrzebnego do fuzji, jednak na serwerze mogą pojawić się maksymalnie 3 fiendishe jednocześnie. Dla ułatwienia poszukiwań, gracze z każdą profesją mogą zakupić czar Find Fiend, który pokaże kierunek geograficzny, w którym należy szukać takiego potworka. Dodatkowo czar może pokazać poziom trudności w bestiariuszu, jeśli tego potworka mamy odblokowanego. Po usłyszeniu, że jest czar lokalizujący te potworki, jeden może stwierdzić, że szukanie ich to w sumie banał. Jednak można się zdziwić. Cena sliverów na serwerach waha się od 10k do nawet 30k za sztukę, co czyni polowanie na fiendisze bardzo profitowym. Jest to niezła forma zarobku, do tego niskim kosztem, jeśli na mapie porusza się słaby fiendisz potworek. Są jednak takie miejsca na tybijskiej mapie, że Exiva pokaże, aby szukać przykładowo pod Zao, jednak idąc tam okazuje się, że tak naprawdę pod tobą jest sala z Frombras Questa, więc musisz się cofać 5 minut i iść na Darashie, aby dostać się na Plaxila i dopiero tam spotkasz potworka.
więc można się czasami ładnie pogubić. Zabawa jednak zaczyna się, gdy findisz potwory to jakieś książki albo potwory z Solwara. Raz mieliśmy okazję spotkać findisz Many Faces, to 1300 Paladyn nie umiał ustać z nim jeden na jednego bez leczenia druida. A nawet z druidem i tak był problem, bo ten potwór walił kryty po 6000. Także wam zostawiam do oceny, czy warto uganiać się za findiszami, albo raczej w których miejscach warto to robić, a w których nie. Tibia Blackjack. Play now and win many Tibia coins. Blackjack, Roulette, Crash Game, and High-Low. Plus the chance of winning 250 Tibia coins every week. All provably fair games. Link on the description. Na koniec zaprezentuję trik, dzięki któremu zaoszczędzicie staminę lub dostaniecie proszek za potwory, które mogą być dla was niedostępne. Proszek jest rozdawany nawet 5 członkom party, wystarczy, że jesteście w zasięgu osoby, która zabija umocnionego potworka. Na pokazanym przykładzie, 70 druid zabił findisha na spajku, do którego ma dostęp maksymalnie 80 level. Tymczasem dusty otrzymałem stojąc za ścianą, mając 700 level. Dopóki osoba jest w zasięgu party listy, dostaniemy dust. Część trzecia. Fuzja. Wiemy już, jak zdobyć proszek oraz kory, aby fuzji dokonać. Teraz więcej o kosztach łączenia, szansie na sukces, ograniczeniach oraz potencjalnych bonusach po udanej fuzji. Tibijskie przedmioty zostały podzielone na 4 klasy w zależności od trudności zdobycia przedmiotów. Klasy te delikatnie się przenikają i nie zawsze mogą się wydawać oczywiste, dlatego warto sprawdzić, jakiej klasy są przedmioty, które łączymy. Przedmioty klasy pierwszej są to zazwyczaj rzeczy, które można kupić u NPC za niewielką kwotę. Klasa druga są to itemy, które wypadają z potworów, które mają nieregularny respawn lub są z prostych questów. Zaliczają się również do nich bronie oraz armory za tokeny. Klasa trzecia są to zazwyczaj itemy z bossów dźwigniowych lub bossów spotykanych sporadycznie oraz trudniejszych questów. Ostatnia, klasa czwarta, przedmioty, które są z najtrudniejszych questów w grze lub lecą z bardzo rzadkich bossów, albo lecą z bossów niebywale rzadko, tak jak na przykład Falcon itemy z Oberona. Jak już mamy itemki podzielone na klasy, to teraz więcej o tierach. Tier jest to poziom fuzji, który został nałożony poprzez połączenie przedmiotów. Udane połączenie domyślnych przedmiotów, czyli tiera 0, powoduje stworzenie jednego przedmiotu tier 1. Aby stworzyć przedmiot z tierem 2, potrzebne nam będą dwa przedmioty posiadające tier 1, które musimy zanieść do Forge'a i połączyć. Czyli ze 100% szansą na stworzenie przedmiotu z tierem 2 potrzebne nam są co najmniej 4 rzeczy z tierem 0. Z tierem 3 sprawa wygląda podobnie, nie sądzę, aby trzeba było to jakoś dogłębnie tłumaczyć. Maksymalny możliwy do stworzenia tier w grze to tier 10. Jednak tylko przedmioty klasy czwartej można teoretycznie podnieść do tak wysokiego tiera. Przedmioty o niższej klasie mają taki sam limit tiera jak jego klasa. Czyli przedmioty klasy trzeciej można podnieść do tiera numer 3, klasy drugiej do tiera drugiego, a klasy pierwszej można połączyć tylko jeden raz, przez co powstaje tier 1. Na ekranie przedstawię koszty fuzji z każdego tiera na wyższe. Do tej pory w grze udało się graczom stworzyć przedmiot maksymalnie o tierze 7, dlatego koszty na tier 8 oraz powyżej nie są niestety znane, ale łatwo się domyślić, że są astronomiczne. Do kuźni zostały dodane bonusowe efekty, z których 7 zostało poznanych. Powodują one, że fuzja może uzyskać lepsze statystyki lub nie wszystkie składniki się wykorzystują, a fuzja nadal się udaje. Pierwsze 3 podstawowe bonusowe efekty, które najczęściej się zdarzają, to niezjedzone dusty, kory lub gold. 4 pozostałe aktywują się ekstremalnie rzadko, ale gdy już komuś się trafią, to może stać się tibijskim miliarderem. Pierwszy bonus jest taki, że item może uzyskać wyższy tier, tymczasem drugi item, zamiast zniknąć, pozostanie z tierem niższym o 1. Drugi efekt jest taki, że item uzyskuje wyższy tier, a drugi item pozostaje z tym samym tierem. Trzeci efekt, prawie najrzadszy, jest taki, że zamiast itemy się łączyć, to oba podnoszą swój tier. Czwarty, najrzadszy, który prawdopodobnie udaje się raz na 10 tysięcy fuzji, to itemy łączą się, a ich tier rośnie o plus 2. Na koniec o tej mniej przyjemnej części Forge'a. Domyślnie szansa na udanie fuzji wynosi pół na pół. Jeśli fuzja się nie uda,
jeden z przedmiotów obniża swój tier o 1 stopień, a jeśli łączone itemy były z tierem 0, czyli domyślne, to item się niszczy. Na szczęście szanse na udanie fuzji można podnieść za pomocą jednego Exalted Core'a do 65%, a dodatkowo jeśli łączymy drogie przedmioty, można je ochronić drugim Exalted Core'em. Ochrona daje 50% prawdopodobieństwa, że przedmiot nie spadnie z tiera lub się nie zniszczy, w wypadku gdyby fuzja się nie udała. Część czwarta. Transferowanie tierów. Jest to opcja w kuźni umożliwiająca przeniesienie poziomu tiera z jednego przedmiotu na drugi. Stworzona została z myślą łączenia tanich przedmiotów, a następnie po uiszczeniu opłaty w Forge'u oraz spaleniu 100 dustów i jednego Exalted Core'a można przenieść efekt tiera do innego przedmiotu. Tier transfer udaje się za każdym razem. Transferu można dokonać tylko pomiędzy przedmiotami o tej samej klasie. Oznacza to, że jeśli chcemy stierować łuk z Soul War'a innymi przedmiotami, musimy koniecznie skupować rzeczy o klasie czwartej, na przykład Cobra Club'y. Dodam, że transfer umożliwia również przenoszenie tierów z przeróżnych części ekwipunku. Mam na myśli, że można przenieść tier z broni na hełm, albo tier z armora na broń itd. Jak mogliście zauważyć na przykładzie, skutkiem ubocznym przenoszenia tiera jest zniszczenie itemu, z którego przenosimy tier. Do tego tier docelowego przedmiotu spada o jeden poziom w dół. Innymi słowy, mając Cobra Club z tierem 4, Soul Bleeder otrzyma tier 3. Jednak nie w każdej sytuacji używanie funkcji transferu ma sens. Przykładowo przenoszenie tiera na średnie cenowo przedmioty takie jak Lion Helmet, warty aktualnie około 15 000, może być nieopłacalne. I może się okazać, że połączenie kilku hełmów wyjdzie znacznie taniej niż transfer z tańszego zamiennika. Wszystko zależy od cen, dostępności i ogólnie aktualnej sytuacji przedmiotów na rynku. Część piąta. Najczęściej noszone tierowane przedmioty. Pamiętajcie, że podana tu lista będzie częściowo subiektywna, więc jest duża szansa, że są inne przedmioty, które w waszym przypadku opłacać się będzie forżować. Zacznijmy od klasy pierwszej. Tu tak naprawdę lista przedmiotów do wyboru jest ogromna, jednak podam dwa przykłady najlepiej wykorzystanych fuzji. Pierwszym jest najzwyklejszy Sword, który ma również swoje alternatywy. A czemu jest on używany? Fuzja kosztuje 25 000, ma on 2 imbu sloty, więc można dorzucić do niego jeszcze kryta i mana licza. Płacisz 25 000 za stałego 0,5% fatala, co wydaje się być dobrym interesem, szczególnie na nowo stworzony świat. Zawsze to jakiś dodatkowy damage. Drugim itemem, bez wątpienia najlepszym dla magów i druidów, jest Mage Hat, który otrzymujemy po wyjściu z Ruka bądź Downportu. Ta czapka na nowych światach jest często używana nawet do 500 levela lub do wydropienia pierwszych na serwerze Gnome Helmetów czy Falcon Circletów. Ma 2 sloty, fuzja kosztuje również tylko 25 000, i zawsze mamy te 2% szansy na momentum. Bayer praktycznie za darmo. Klasa druga. Tutaj przedmiotów również jest sporo, jednak sensowna lista tych, które warto łączyć, jest już znacznie krótsza. Wybrałem dwa moim zdaniem najciekawsze. Prismatic Armor. Jest to budżetowa opcja dla paladynów, którzy cenią sobie maksymalną ochronę od obrażeń fizycznych. Inne przedmioty tego typu co prawda mają więcej slotów, bo 2, a Prismatic Armor ma 1, ale znowu są klasy trzeciej, takie jak Gnome Armor czy na przykład Dwarven Armor, więc fuzja w ich przypadku jest znacznie droższa, albo nawet w przypadku Gnome Armora może być zbyt ryzykowna, bo jeden fail może spowodować, że jeden z armorów się zniszczy. Tymczasem Prismatic Armor można kupić za nawet 10 000 przez absurdalnie niskie ceny Major Tokenów. Drugim moim wyborem jest Slayer of Destruction. Jest on nadal dobry na spoty, gdzie przyda się broń z 3 slotami. Nadal istnieją miejscówki, gdzie nawet bronie z Soul War'a nie dorównują broni zadającej obrażenia fizyczne. Jest jednak takich miejscówek mało, na przykład sala z DTK-ami na Inkwizycji. Stosunkowo niska cena fuzji również czyni go dość atrakcyjnym. Jeżeli chodzi o klasę trzecią, to tych itemów jest już dużo mniej w puli wyboru, jednak lista tych, które warto stierować, jest już znacznie większa. Ja tylko opiszę jeden z moich wyborów, Elven Mail. Przydatny jest dla każdej profesji, ma aż 3 imbu sloty, do tego stierowany oferuje już nie tak małą szansę na dodżowanie ataków. Jest to niemal zawsze przedmiot numer 1 do stierowania na ekspowiska z Soul War Quest. Na ekranie pokażę również inne często stierowane przedmioty. Jeszcze jako taką ciekawostkę wymienię Gnome Armor. Jest to jedyny item, który w każdym wypadku warto robić za pomocą tier transfera.
Cena gnomarmorów waha się od 35 do nawet 50 kk na serwerach. Tymczasem istnieją itemy klasy trzeciej, które można wyłapać nawet za 50k, na przykład Queen's Scepter. A znowu transfer tiera trzeciego na tier drugi kosztuje 20 kk, czyli połowę tego co sam gnomarmor. Klasa czwarta. Tutaj sprawa jest bardzo prosta. Jeśli przedmioty są tanie do 10 kk, połącz je. Wcześniej przedstawiłem przykład transferu z Cobra Cluba, które są warte 4 kk do Soul Bleedera, wartego nawet 400 kk, więc jeśli chodzi o niemal wszystkie itemy z Soul War'a, to sprawa wydaje się być jasna. Nie łączymy Soul broni, tylko łączymy substytuty, a następnie robimy transfer. Część szósta. Opłacalność Forge'a i moja opinia. Jeśli miałoby mi być zostane zadane proste pytanie, czy warto robić upgrade przedmiotów na Forge'u, to w prawie każdym wypadku powiedziałbym, że nie. Po pierwsze, są o wiele lepsze alternatywy do upgrade'u ekwipunku. Zacznijmy po prostu od kupna lepszej broni czy lepszej zbroi. Prawie zawsze będzie to tańsza i lepsza opcja. Druga sprawa, że w wielu przypadkach lepiej będzie potrenować swoją postać, nawet exercise brońmi, i uzyskamy lepszy boost w obrażeniach niż upgrade'ując ekwipunek w Forge'u. Oczywiście ma to rację bytu do pewnego momentu, bo na przykład na bardzo wysokich levelach, takich jak 1000+, fatale są o wiele bardziej odczuwalne niż na przykład na 200 czy 300 levelach. To samo tyczy się momentum i rus. Przyspieszy nam silniejsze czary i zazwyczaj dodżujemy ataki silniejszych potworów. Jednak na koniec muszę powiedzieć, że jeżeli nie ma już żadnej możliwości kupna mocniejszej zbroi czy broni, jesteśmy wyskillowani i chcemy wycisnąć z postaci jeszcze więcej, to pozostanie nam tylko działanie z Forge'em. Argument mocno broniący Forge'a jest taki, że zawsze stierowane przedmioty można wystawić na markecie i sprzedać. A gdy mieliśmy odrobinę szczęścia podczas fuzji, to nie odczujemy żadnej straty finansowej. Na ostatnie pytanie, który tier uważam za optymalny upgrade broni, odpowiedziałbym, że tier 3 lub tier 4. Wiadomo, że budżet jest decydującym czynnikiem, jednak nie miałbym problemu robić przedmiotu do tier 4, bez względu na to, czy go przeniosę i powstanie tier 3, czy też ten przedmiot, który łączyłem, będzie przeze mnie używany jako tier 4. Weźcie też pod uwagę, że mówię to z perspektywy 2000. Zostaw komentarz i lajka, abym znał opinię jak największej ilości widzów, no i do następnego. Można się z nimi zapoznać, aby ocenić, czy lepiej będzie takie stierowane przedmioty zakupić, czy może zrobić samemu. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że zawarte informacje w filmie były przydatne i zapraszam na naszego Discorda, link jest w opisie wideo. Do następnego.